Witam serdecznie, moim gościem Grzegorz Orsaczek, Baspal. Witam. Bardzo wysokim wynikiem zakończył się pojedynek pomiędzy Baspalem a Batimowcem, 10-2. Jak opiszesz to spotkanie? Myślę, że no było jednostronne na pewno, mimo że przeciwnik też to nie są zawodnicy z byle kąd, mają trochę za sobą kariery. Lecz dzisiaj pokazaliśmy trochę pazura w naszej grze. To, co potrafimy rzeczywiście grać od paru gier, od paru meczy. Naprawdę idzie nam to dobrze i oby tak dalej. W czym tkwi ta siła właśnie w ostatnich pojedynkach Baspalu? Myślę, że jak na tą ligę gramy dość ładną dla oka piłkę. Techniki trochę w naszej drużynie jest. Nie samą fizycznością nadrabiamy, ale tak jak ja, czy jak Kasper, jesteśmy zawodnikami dość technicznymi, zwinnymi i wystarcza to, aby zdobywać pozytywne rezultaty. Skoro wymieniłeś już siebie, Kacpra, to też trzeba przyznać, że kapitan Jakub Biel, który troszkę odświeżył tą szatnię, wprowadził trochę młodej krwi, młodej świeżości, daje dzisiaj rezultaty, bo gdy patrzymy na statystyki, to widać, że ta młodzież, tak jak wymieniłem ciebie plus Kacpra i jeszcze może inni, no, sprawdzają się. Zgodzisz się? Tak, na pewno. Jak na tą ligę, no tutaj większość zawodników fizycznych, tak jak na przykład Straight, gdzie spotkanie, obawialiśmy się spotkania pucharowego z Straightem. Zawodnicy bardzo dobrzy fizycznie, lecz udało nam się właśnie tą techniką wygrać z nimi. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.